Cześć, tutaj Mister Assassino i witam was w nowej grze na moim kanale. Jak widzicie, jest to dosyć stara gra, to jest Worms, Worms Party. Jest to bardzo, ale to bardzo, znaczy bardzo stara. Są to jedne z pierwszych Wormsów, które wchodziły na rynek. No i w końcu udało mi się te Wormsy odpalić na Windowsie 8, więc bardzo się z tego powodu cieszę. I po prostu zagramy sobie tutaj w tą gierkę w trybie takim deathmatchowym. Niestety nie wiem, jak działa tutaj tryb dla wielu graczy, chętnie bym sobie zagrał, ale coś czuję, że może być on troszeczkę, no po prostu może troszeczkę nie działać, bo jest to dosyć stara gra. Udało mi się odpalić ją po 5 latach, więc jestem bardzo szczęśliwy. Jak widzicie, też menu, jeszcze tak na chwileczkę wrócę, jest bardzo proste. No i tu mamy właśnie ten tryb deathmatchowy. No i tak, ja tu mam już zrobiony swój skład. Jak widzicie, to jest oczywiście Assassino skład. No i po prostu, po pierwsze, wytłumaczę wam, jak to będzie wyglądać. Oczywiście tu macie szczegóły trybu deathmatchowego. Zmierz się z komputerem w coraz trudniejszych pojedynkach deathmatchowych. Trudniejsze pojedynki będą wyglądały tak, że ja będę tracił swoje robale, a komputer będzie zdobywał swoje robale. Oczywiście im poziom będzie wyższy. Aktualny ranking deathmatchowej tej drużyny to żółto-dziób, czyli jak na razie jesteśmy na poziomie żółto-dzioba. I widzimy, tutaj mamy wygrane gry 0 i gry przegrane 0. Co ciekawe, przed chwilą miałem tu jedyneczkę na grach przegranych, bo chciałem sprawdzić, czy dźwięk się dobrze nagrywa, jest dobrze wybalansowany, na szczęście tak jest zrobione. Nie wiem, czemu ta jedynka znikła, tam w ogóle nie rozegrałem gry, może dlatego. No i tu też mamy takie fajne statystyki, zabite przez siebie robale 0 i robale utracone w akcji też 0. I teraz przejdźmy do panelu tego drużyny. Tu jest oczywiście moja drużyna składająca się z 8 Wormsów. No i 3 drużyny przeciwnika, czyli komputera, bo one mają po jednym Wormsie, to jest pierwszy po prostu etap. Na pewno zwróćcie uwagę, że tutaj jest jedyneczka na tym ekranie monitora przy danym teamie i ta jedynka oznacza najsłabszy jakby tryb, znaczy najmniej zaawansowany komputer. Piątka to jest już najbardziej zaawansowany komputer, więc na razie oczywiście jest bardzo prosto. To oczywiście te drużyny jakoś są nazwane, widzimy tutaj nazwa śniadanka, kierowcy i potwory. To naprawdę kiedyś tutaj w Wormsach było to ciekawie nazywane, chyba teraz zresztą też jest, ale w nowsze Wormsy tak za bardzo nie grałem. Też są tutaj jeszcze inne drużyny w koszarach, ale raczej ich nie będę wybierał, bo mam swoją drużynę. Więc przejdźmy już do samej gry. Też mam nadzieję, że nie będziecie słyszeć mojego napędu, ale jest dosyć gorąco i może być go słychać. Na pewno zwróćcie uwagę na ciekawe nazwy, które mam tu podpisane, pod moje kerbale. Wybierałem je z myślą o swoich jakby gierkach, może tylko tam właśnie Janusz jest tak inaczej. Dobra, spróbujmy pierwszego kerbala, tego omleta, trzasnąć tutaj. Myślę, że nie powinien dostać żadnych obrażeń. Tylko podrzuciłem minę pod Janusza, ale Janusz, pamiętajmy, jest troszeczkę pechowy. Nie wiem, czemu serb też oberwał. Chyba od tej, tak, od tej miny musiał troszeczkę oberwać. No i teraz ten coś kombinuje. Żeby Dajach i Janusz ustawili się razem. No, ustawił standardową minę. Dynamit mógł dać. Zobaczmy, co się stanie. Grupuje mi moje kerbale bardzo blisko siebie, ale pamiętajmy, że... Może, dobra, wykorzystajmy to tak, bo tam jest bardzo dużo zgrupowanych kerbali, więc trzeba je właśnie odsunąć. Czy wykonam ten fajny manewr, który się wykonywało? Nie. Nie chcę ryzykować i nie wykonam tego manewru, więc wrzućmy mu po prostu granat. Mam nadzieję, że mi się uda, bo dawno granatem nie rzucałem w Wormsach, ale to jest moja druga gra. No, powiedzmy... Fuck. Serb? Serb przeżył, chociaż nie zależy mi nigdy na Serbie. No słabo, słabo, dostał za 8. Wiem, że zlamiłem niesamowicie, ale pamiętajmy, granatem dawno nie rzucałem. On naprawdę może mnie wykosić tymi trzema tymi... Ja czasem będę mówił kerbale, nie? Sorry za to.
Dobra, wleciał na szczęście na górę, ale nie wiem, czy przeżyje. Jeden, przeżył. Wskoczę tam na górę? Chyba nie ma takich szans, chyba że wskoczę najpierw na ten. Jest, dobra. Idziemy do niego. Aha, lol. Nie widziałem, że to jest tak zrobione. Dobra, i zrobimy mu to samo. Dynamit, tylko bardziej z tej strony. Dobra, możemy tu zostać. No, niestety, myślałem, że wyleci do wody. No, niestety został, ale powinno być zaraz dobrze i powinniśmy go zaraz zabić. Mam też zamiar kupić inne Wormsy i pograć wtedy w jakichś teamach czy coś takiego online, żeby to było ciekawsze. Gdzie on celuje? Co za koleś? Pamiętajmy, to jest komputer pierwszej tej klasy, więc on będzie troszeczkę słabym przeciwnikiem. Nie wiem, czy nagrywać po jednej rundzie. Chyba będziemy nagrywać po jednej rundzie. Nie wiem, jak uważacie. Ja na razie tak zacznę to robić. Mam nadzieję, że to będzie dobry pomysł. Może też weźmy pistolet, bo to musi być precyzyjny strzał. Pięknie! To było idealne. No niestety nasz oberwał Max Payne, ale Max Payne potrafi się poświęcić. On jest twardy. Niejedną kulkę przyjął. O to chodziło. Ja mogłem dostać, ale nawet widzę, że tak aż nie obrywałem. Bo chcę się po prostu rozdzielić troszeczkę tymi wormsami, żeby nie stały za blisko siebie. Dobra. Ten pocisk jeden musiałem gdziekolwiek wykorzystać. Został tylko teraz Kolan. Kolan, to jest te kierowcy. Kierowcy, ciekawe do kogo nawiązuje te imię. Nie wiem, ciekawe czy mu się... Oni są zawsze OP na tych bazukach, nie? Nawet na pierwszym poziomie. Bazuki naprawdę mają OP. Dobra, i wykańczamy teraz tego ziomka, po prostu robimy mu najazd. Tak. Mamy tego. A może sobie weźmy. Superowca? No nie, nie, nie wykorzystał superowcy. Jakby był banan, bym wykorzystał banana. On jest bardzo fajną bronią. Ale my na pierwszy odcinek musimy zrobić standard, czyli święty granat. Boom. Pięknie. Trzy wormsy zatopione. Dobra, myślę, że pierwszy odcinek wystarczy. Oczywiście powtóreczka piękna. Pięknie. Dziwne, że... O! Właśnie to chodziło. Otrzymujemy stopień początkujący. Jak widzimy, teraz będzie Team Śniadanka miał dwóch Wormsów. Reszta zostanie tak samo. Ja pozostaję tak samo. No i widzimy wygrane gry. 1, ranga początkująca, zabite przez ciebie robale 3 i żadnego nie straciliśmy w akcji, więc bardzo dobrze na początek. Dobra, więc to by było na początek wszystko i widzimy się niedługo w drugim odcinku, bo nagram myślę tak ze 3-4 odcinki pod rząd, żeby mieć co później wrzucać. Dzięki za oglądanie, komentujcie, właśnie najwięcej dajcie komentarzy, mam nadzieję, że napiszecie coś o tej serii. Też może być tu na początek ciężko z moim komentarzem, ale spróbuję się jakoś z tym rozwinąć. Oczywiście standardowo subskrybujcie i do następnych, można powiedzieć, walk z Wormsami. Cześć!